Tata chciał otworzyć drzwi do pokoju dzieci, ale poczuł opór. Coś nie pozwalało mu wejść do środka. Włożył głowę przez szparę i się rozejrzał. Na podłodze stało kilka otwartych kartonów, z których wysypywały się rzeczy. Całe mnóstwo rzeczy. Ale to nie bałagan najbardziej zdziwił tatę, tylko jego nietypowa jak na środek lata kompozycja. Na podłodze kotłowały się stare zimowe czapki, szaliki, rękawice bez pary, niemodne futra, za małe kurtki i za duże płaszcze, niedopasowane kożuchy. A pośród tej sterty ubrań siedziały dzieci. Głowy Asi okalało wielkie rondo maminnego kapelusza, które opadało dziewczynce na oczy. Obok Karol przymierzał futrzaną czapkę uszatkę. Rozmiarem była w sam raz, choć wydawała się jednocześnie zupełnie nieodpowiednia. Może z racji 30-stopniowego upału i letnich spodni, które Karol miał akurat na sobie, tata uśmiechnął się pod nosem. – Co robicie? – zapytał zaciekawiony. – Szykujecie wyprawę na biegun północny? – Szukamy czapki niewidki – odpowiedział Karol, wsuwając na głowę czerwoną kominiarkę. – Widać mnie? – Widać – odpowiedziała Asia, nieco rozczarowana. – A teraz? – Karol zaprezentował się w lekko powyginanym kowbojskim kapeluszu, który chwilę świetności przeżywał na zeszłorocznym balu choinkowym. – Nadal widać – podsumowała siostra. – Chcielibyście być niewidzialni? – zapytał tata. Dzieci pokiwały głowami. – Niewidzialność jest super! – głos Karola był podekscytowany, choć odrobinę przytłumiony, bo chłopiec właśnie przymierzał kask motocyklowy taty. – Tak? A co w niej takiego super? – drążył tata. – Wszystko! – wykrzyknął Karol. – Moglibyśmy wtedy robić, co tylko nam się podoba, nawet rzeczy, których zwykle nam nie wolno – wyjaśnił. Albo pomagać komuś. Asia swoim zwyczajem odwróciła uwagę od nieprzemyślanej odpowiedzi brata. Podawałabym ci brudne talerze do zmywania, a ty byś myślał, że one same latają, tak jak latające spotki, zachichotała. Tata już miał powiedzieć, szkoda, że nikt nie wymyślił czapki niewidki, dzięki której nie widziałbym bałaganu w waszym pokoju, ale wtedy coś sobie przypomniał. To coś całkowicie zmieniło jego nastawienie do zwariowanego pomysłu rodzeństwa. Przypomniał sobie, jak kiedyś, całkiem przypadkowo, odkryli z mamą zasadę znikania. Och, to były czasy. To były czasy, w których pasjonował się fotografią, a ściślej, czasy, w których miał jeszcze wolne chwile na pasjonowanie się czymkolwiek. Wtedy za pierwszą pensję kupił aparat Polaroid, czyli taki, który od razu wywołuje fotografię i bez przerwy robił nim zdjęcia mamie, jedno za drugim. Mieli z tego straszną frajdę. Pewnego zimowego dnia zrobił jej zdjęcie na śniegu, a mama po prostu zniknęła. Jeśli chcecie, możemy pobawić się w znikanie, zaproponował, ale pod warunkiem, że najpierw wszystkie czapki i szaliki znikną w swoich kartonach. Tak jest! Dzieci poderwały się na baczność. Jeszcze nigdy w życiu nie sprzątały tak szybko. Tymczasem tata zniknął na strychu, szperając w zakurzonych pudłach. Zaciekawione rodzeństwo wspięło się za nim na górę i stanęło w progu niecierpliwie przebierając nogami. Gdzie to jest? No gdzie to jest? Mamrotał pod nosem tata. Mam! Krzyknął wreszcie, wyciągając z szafy stary aparat, lampę z parasolem oraz śmieszny statyw o wyglądzie kosmicznego robota na trzech teleskopowych nogach. Potem wspiął się na stołek i zdjął z górnej półki wielkie białe prześcieradło. Co on robi? Szepnął zdziwiony Karol. Nie mam pojęcia, odparła Asia. Zachowuje się jak nie nasz tata. Może ma gorączkę? Karol się zdziwił. Dzieci przez chwilę myślały, że tacie naprawdę coś dolega. Zachowywał się dosyć nietypowo. Ale on nie widział zatroskanych spojrzeń rodzeństwa. Był tak skupiony, jakby właśnie zamierzał skonstruować jakiś bardzo tajemniczy wehikuł. Ciekawe, czy zadziała, mamrotał pod nosem. Nie używałem go od lat. Czy to jest urządzenie do znikania? Dopytywali na zmianę Asia i Karol. Tata się zamyślił, przyczesując nerwowo włosy. Właściwie chyba tak, odpowiedział po chwili. Możemy tak to nazwać. Wziął pod pachę swoje dziwaczne sprzęty i zszedł na dół. Dzieci podążyły za nim. Chwilę potem przyglądały się zdumione, jak przesuwa swoje biurko spod ściany w przeciwny kąt pokoju. Co to będzie? Dopytywał przejęty Karol. Tata ustawił aparat na statywie naprzeciw białej ściany. Zrobimy teraz sztuczkę ze znikaniem. Oznajmił, włączając wielką lampę z parasolem. Weźcie swoją pelerynę niewidkę. Co mamy wziąć? Zdziwiła się Asia. Pelerynę niewidkę, powtórzył tata i podał dzieciom białe prześcieradło. Gdy ją założycie, staniecie się niewidzialni. Asia i Karol natychmiast rozścielili wielką białą płachtę i
nieco się w nią zaplątując, nakryli się od czubków głów po same stopy. Tato, to nie działa, dało się słyszeć stłumiony głos Karola. Widzę Asię bardzo dokładnie. Ja też widzę Karola, dodała Asia. Wcale nie stał się niewidzialny. Bo w pelerynie niewidzce stajecie się niewidzialny dla stojących po drugiej stronie i robiących wam zdjęcie starym polaroidem, wyjaśnił roześmiany tata. Zaraz wam to udowodnię. I pokój rozświetlił się jasnym błyskiem lampy fotograficznej. Aparat zaharczał i po chwili wypluł wydrukowane na sztywnym papierze zdjęcie. Chodźcie zobaczyć, zawołał tata. To wasze zdjęcie. Podekscytowane dzieci wyskoczyły spod prześcieradła i spojrzały na wydruk. Ale przecież tu nic nie ma, oznajmił Karol, tylko biały prostokąt. No właśnie, przyznał zachwycony tata, to dowód na to, że peleryna działa. Rzeczywiście, stwierdziła Asia mrużąc oczy, zupełnie nas nie widzę. Zróbmy teraz jeszcze jeden eksperyment, zaproponował tata. Schowajcie się pod pelerynę, ale tak, żeby widać było tylko wasze dłonie. Dzieciaki wskoczyły pod prześcieradło. Karol wystawił rękę przez szparę i poruszał nią, jakby była wężem. Spod peleryny dochodziło tajemnicze syczenie. Asia wystawiła tylko dłoń i rozcapierzyła palce. Moja ręka jest pająkiem. Ła! Straszyła. Pstryk! Błysk migawki zatrzymał kadr we wnętrzu aparatu. Po chwili w otworze zaczął pojawiać się wydruk. Dzieci przyglądały się w napięciu, co tym razem wyszło z ich eksperymentu. Asia aż złapała się za głowę. Wąż rękowy i pająk dłoniowy, krzyknęła. A nas wcale nie widać. Wow, westchnął zachwycony Karol. Wyglądało to tak, jakby ich ręce same się poruszały, niczym zawieszone w powietrzu. Co to się wyprawia? Mama niespodziewanie weszła do pokoju. Bawimy się w znikanie, odpowiedział tata, jakby to było najbardziej oczywiste zajęcie na świecie. Popatrz, mamo, wykrzyknęła Asia i dzieci wskoczyły pod białe prześcieradło. Rzeczywiście, mama się roześmiała, w ogóle was nie widzę. Może ty też chcesz spróbować, zaproponował chłopiec, wyściubiając głowę spod prześcieradła. Już kiedyś próbowałam, odparła mama, zaraz wam udowodnię i zniknęła w sypialni. Po dłuższej chwili wróciła z zakurzonym albumem pod pachą. Wewnątrz było mnóstwo wyblakłych zdjęć mamy. Mama w berecie, mama z parasolem, mama w górach, mama nad morzem, mama w kawiarni, mama na spacerze. Krótko mówiąc, same mamy. Ech, westchnął tata z rozrzewnieniem, patrząc na żonę. Pamiętasz, kochanie, to powinno być gdzieś tutaj. I otworzył album na środku. Wśród kolorowych wydruków z aparatu Polaroid znalazł się jeden biały prostokąt. Proszę bardzo, powiedział tata, oto zniknięta mama. Jesteś na tym zdjęciu? Zapytała zdziwiona Asia. Ani trochę cię nie widać. Tak, to była bardzo śnieżna zima, a ja miałam na sobie białe futro i białą czapkę. Tata chciał zrobić mi zdjęcie, jak idę po zasypanej śniegiem drodze. Gdy aparat je wydrukował, okazało się, że zniknęłam. To musiała być czapka niewidka, Asia się uśmiechnęła. Gdzieś ją widziałam w tych kartonach. Dziewczynka pobiegła odszukać zgubę. Po chwili wróciła z białą futrzaną czapką na głowie. Jak wyglądam? Przybrała pozę modelki. Bardzo elegancko, tata się roześmiał. Bardzo widzialnie, dodał Karol, ale i tak jest ekstra. Mam jeszcze ostatni plik papieru, który pasuje do tego aparatu, zauważył tata. Teraz już takiego nie produkują, westchnął. Pozwolisz nam zrobić jeszcze kilka zdjęć? Zapytała Asia błagalnym tonem. Tata zawahał się. Potem popatrzył jeszcze chwilę na swój aparat, aż wreszcie z ciężkim sercem podał go córce. Tylko musicie zrobić naprawdę dobre zdjęcia, zastrzegł. Prawie tak dobre, jak w tym albumie. Takie będą, obiecujemy, powiedziała dziewczynka i ostrożnie wzięła aparat do rąk. Rodzeństwo przez resztę dnia poszukiwało najlepszych kadrów do sfotografowania. Pod wieczór w albumie pojawiły się nowe zdjęcia. Konik polny wśród traw, ziarnko piasku w piaskownicy, czarny kot na tle nocnego nieba oraz dzieci w białych piżamkach pod białymi pierzynami.